Trzeci dzień zaczynam od ponad 6-godzinnej podróży prawie przez cały kraj z Bratysławy do Kożyc. Standardowo możemy obserwować w czasie jazdy wschód słońca. Przed południem melduję się w hotelu i idziemy na miasto. Pałac Jakaba to neogotycka budowla stojąca w obrębie Starego Miasta. Pod koniec XIX wieku pałac wybudował architekt Peter Jakab. Dziś budowla pozostaje niezagospodarowana, a to przez toczący się o niego spór sądowy między miastem a spadkobiercami. Największa atrakcja Kożyc to zdecydowanie Katedra Świętej Elżbiety. Gotycka katedra to największa świątynia katolicka na całej Słowacji. Wzniesiona w latach 1378-1506, posiadająca niezwykłe wnętrze z głównym ołtarzem Świętej Elżbiety. Jego częścią jest największy europejski zbiór 48 gotyckich malowideł tablicowych, scen z życia Świętej Elżbiety, Matki Boskiej i Chrystusa. Zaraz przy katedrze znajduje się kaplica Świętego Michała. Jest jednym z najstarszych zabytków Kożyc. Powstała jako kaplica cmentarna, a później służyła celom liturgicznym. Natomiast z drugiej strony katedry znajduje się wieża Urbana wzniesiona w XIV wieku. Pełniła funkcję wolnostojącej w dzwonnicy dla katedry Świętej Elżbiety. W środku znajduje się 7-tonowy dzwon kościelny. Teatr Państwowy to pierwszy stały teatr w historii Kożyc. Mijamy także kolumnę Zarazy. Barokowa kolumna znajdująca się w małym parku upamiętnia wdzięczność Maryi za zakończenie epidemii dżumy